Proszę Państwa, kolejne minuty wielkiej gry poświęcimy mistrzowi Belcanta, czyli Donizettiemu. Panie mecenasie, proszę o pytanie. Głównym ekspertem z tego tematu i autorem pytań jest pan redaktor Janusz Ekiert. Drugim ekspertem jest pan Zbigniew Pawlicki. I trzecim ekspertem jest pan redaktor Józef Kański. A do gry zapraszam panią Marzenę Kamolibię, prosimy bardzo, i pana Leszka Bukowskiego. Witamy państwa. Pani Marzena mieszka w Gdańsku, z wykształcenia jest pani ekonomistką. Proszę jeszcze powiedzieć, gdzie pani pracuje. Pracuję jako programista w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku. Dziękuję. Pan Leszek Bukowski, o ile dobrze pamiętam, mieszka we Wrocławiu. Jest pan z wykształcenia inżynierem elektrykiem. I też moje pytanie takie samo, gdzie pan pracuje? Pracuję w Komendzie Rejonowej Policji Wrocław Fabryczna, jestem policjantem. Dziękuję, proszę nałożyć słuchawki. Na wszelki wypadek sprawdzimy, czy słyszą mnie państwo oboje, tak? Czytam pierwsze pytanie. Bogaty stary kawaler żeni się z cichą i skromną dziewczyną. Po ślubie okazuje się ona jędzą, policzkuje go, jest despotyczna, rozrzutna i w dodatku nie obiecuje mu wcale wierności małżeńskiej. Zmaltretowany bohater z radością godzi się na rozwód i odstępuje młodą żonę bratankowi. Dziewczynie właśnie o to chodziło, bo była w zmowie z bratankiem starszego pana. Młodzi się kochają i chcą się pobrać. Taka jest treść jednej z oper komicznych Donizettiego. Proszę powiedzieć, której pani Marzena? Chodzi o operę Don Pasquale. Bardzo dobra odpowiedź, pan Leszek. Don Pasquale. Dziękuję bardzo. I pierwsze pytanie ilustrowane muzyką. Proszę posłuchać głosu Zdzisławy Donat i powiedzieć, co śpiewa słynny sopran. Proszę o muzykę. To chyba nie. Pan Leszek odpowiada. Czy ja mogę prosić o powtórzenie? Tego fragmentu. Tak jest. Prosimy więc jeszcze raz ten sam fragment. Proszę, panie Leszku. A pytanie brzmi z jakiej opery, tak? Tak. Co śpiewa słynny sopran? Tak brzmi dokładnie. Przypuszczam, że jest to jedna z arii z opery Linda z Chamonix. Pani Marzena? Był to fragment z Urbis Lammermoor. Tak, bardzo dobra odpowiedź. Panie Leszku, Łucja z Lammermoor, scena obłąkania Łucji, czyli ma pan pierwszy błąd i czytam następne pytanie. 2 lata przed śmiercią Donizetti został umieszczony w zakładzie dla obłąkanych. Kilka miesięcy wcześniej jego stan zaniepokoił lekarzy. We wrześniu 1845 roku Donizetti tak pisał do swojego przyjaciela. Jakiekolwiek wzruszenie jest mi zabronione. Miałem pisać 4 opery, ale wszystko musiałem odłożyć. Proszę podać tytuł przynajmniej jednej opery projektowanej przez Donizettiego w latach 1844-45, a nigdy nie napisanej. Pani Marzena.
pan Leszek? Chodzi tu o jaki przedział czasowy? 844-45. Opery planowane, ale nigdy nie napisane. Na przykład o operę Joanna Szalona. Tak, bardzo dobra odpowiedź. Pani Marzeno, Joanna Szalona, honor zwycięża miłość. Czyli mają państwo po jednym błędzie. I następne pytanie ilustrowane muzyką. Z kolei zabrzmi głos Luciana Pavarottiego. Proszę rozpoznać, co śpiewa wielki tenor, a ja proszę o muzykę. Pan Bukowski odpowiada. Była to aria Tonia z pierwszego aktu Córki Pułku. Bardzo dobra odpowiedź, pani Marzena. Aria Tonia z Córki Pułku. Wyśmienicie, dziękuję bardzo. Partię sopranową, jednej ze swoich oper, skomponował Donizetti dla głosu wielkiej gwiazdy Giulia Grisi. Proszę podać tytuł tej opery, pani Marzeno. Partia sopranowa. Pan Leszek? Chodzi tu o dopisaną arię Lindy z Chamonix pierwszego aktu. Chodzi o przedstawienie w Teatrze Włoskim w Paryżu w dniu 17 listopada 1942 roku. Nie, proszę pana. Don Pasquale. Czyli mają państwo w tej chwili po dwa błędy, ale ja tutaj dostaję sygnały i to dość rozpaczliwe od kolegów, że niestety grę muszę przerwać, bo czas przeznaczony na dzisiejszy program już dobiegł końca. Czyli jest to zgodne z regulaminem. Rozpoczną państwo ze swoimi błędami, czyli dwoma. Każdy z państwa ma po dwa błędy na koncie i rozpoczniemy dalej pojedynek, a o terminie to porozmawiamy już po programie. Czyli na razie dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Tak więc, proszę państwa, i nie mogłam dokończyć gry, nie zmieścił się również trzeci temat, ale za to w następnym programie przedstawię państwu zawodników, którzy odpowiadać będą z takich tematów jak wielki dramat romantyczny, ostatni car Rosji Mikołaj II i jego czasy, a także zostanie rozegrany drugi pojedynek słynnych symfonii romantyzmu od Schuberta do Malera. A teraz dziękuję już publiczności w studio za bardzo miłe i ciepłe kibicowanie zawodnikom. Państwu dziękuję za chwilę spędzone z nami i do zobaczenia za dwa tygodnie.